wiersz pod tytułem Ocalony Tadeusza Różewicza. To liryka refleksyjna, liryka bezpośrednia. Tematem są przeżycia wojenne młodego człowieka. Sytuacją liryczną jest wyznanie, a podmiot liryczny autorski, czyli maksymalnie zbliżony do autora, to reprezentant pokolenia Kolumbów. Czyli młodych ludzi, których młodość właśnie przypadła na okres wojny. Nazwę tą zawdzięczają książce Kolumbowie rocznik 20 Romana Bratnego, której bohaterami są właśnie chłopcy, którzy urodzili się mniej więcej w roku 20, zatem w momencie wybuchu II wojny światowej mają po 19-20 lat. Na ogół giną. A jeśli przeżywają, to nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Podobne przeżycia przedstawia podmiot lirycznego wiersza. Podkreśla, że ma 24 lata i ocalał prowadzony na rzeź. Te słowa pojawiają się na początku i na końcu wiersza. Na początku są jednak ironiczne, gdyż dowiadujemy się, że tak nie do końca ocalał, ponieważ ma chaos wewnętrzny, nie umie odróżnić dobra od zła, ani zapomnieć najstraszniejszych scen swojego życia. Jednakże mówi, że szuka nauczyciela i mistrza. Jest tym nadzieja na lepsze życie. Zatem słowa zamykające ten utwór, te same zresztą co na początku, już ironiczne nie są. To wiersz biały, nieregularny, pisany językiem podobnym do potocznego, ale ze słowami, które możemy nazwać wielkimi, jak na przykład miłość, nienawiść. To jest swego rodzaju kontrast. Zbudowany jest on na antytezach, które pełnią funkcję ekspresyjną. I jest tam aluzja do Biblii. Szukam nauczyciela i mistrza. Myślę, że warto mu się przyjrzeć, bo może być na maturze. Dziękuję za uwagę, łapka w górę, komu podobał się film i do zobaczenia!